23 września podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AgroShow w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie 14. Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Tradycyjnie honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Andrzej Duda. Celem konkursu było wyłonienie najbezpieczniejszego gospodarstwa w Polsce. Komisja zarówno w etapie regionalnym, jak i wojewódzkim i później ogólnokrajowym, zawsze odwiedzając gospodarstwo, zwraca uwagę na przede wszystkim bezpieczeństwa, zabezpieczenia, komplety osłon przy maszynach rolniczych, estetykę gospodarstwa, miejsce wyznaczone, gdzie można regenerować siły, odpoczynek to też forma bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom, bo rolnik wypoczęty, jak wiemy, inaczej podchodzi do pracy, sprawia mu ją przyjemność i mniej z tego powodu mamy wypadków również. Prezes KRUS Adam Sekściński podkreślił, jak ważne są inicjatywy podnoszące świadomość rolników w zakresie bezpieczeństwa w gospodarstwie. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne cieszy się rokrocznie satysfakcjonującym znacznym zainteresowaniem wśród rolników. W obecnym uczestniczyło łącznie 970 gospodarstw indywidualnych, a we wszystkich edycjach ponad 17 tysięcy i ponad 1000 zakładów rolnych. Rangę konkursu podkreśla niezmienny, zaszczytny, honorowy patronat prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku do konkursu przystąpiło 970 gospodarstw indywidualnych i 43 zakłady rolne. Ostatecznie do oceny w etapie krajowym zakwalifikowano 16 gospodarstw. Trzecie miejsce ex aequo zdobyli państwo Jolanta i Jan Monachowie z Kobylanki w województwie podlaskim oraz państwo Beata i Radosław Rafalscy z Żabiego Rogu w województwie warmińsko-mazurskim. Drugie miejsce wywalczyli państwo Barbara i Zdzisław oraz Maria i Mariusz Załoga, prowadzący wspólnie rodzinne gospodarstwo rolne w Bukowiu w województwie opolskim. W ocenie komisji najbezpieczniejsze gospodarstwo w kategorii gospodarstw indywidualnych prowadzą państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy w Pikutkowie w województwie kujawsko-pomorskim. Państwo Spychalscy prowadzą 80-hektarowe gospodarstwo ogrodnicze, specjalizujące się w nowoczesnej uprawie warzyw gruntowych, pomidory, cebula, marchew i burak czerwony. Ich gospodarstwo jest kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt do uprawy i zbiorów warzyw, dysponuje także nowoczesną bazą przechowalniczą. Tradycyjnie prezes KRUS zapewnił nagrodę główną. Do gospodarstwa państwa Spychalskich trafił ciągnik Zetor Major. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Jedną z firm od lat wspierających konkurs jest firma Bayer. Laureaci województwa zachodniopomorskiego Joanna i Andrzej Rutkowscy za udział w finale konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie otrzymali stację Meteo ufundowaną przez firmę Bayer Crop Science. W imieniu firmy stację Meteo państwu rutkowskim wręczył dr Jerzy Pruchnicki. W tym roku mamy dwie główne nagrody. Jedna w konkursie bezpośrednim, jest to stacja pogodowa, druga w edycji internetowej prowadzonej przez AgroNews. Są to dosyć duża wartość, ponieważ 5000 zł w środkach ochrony roślin, które trafi bezpośrednio do gospodarstwa rolnego, które na to zasłużyło. Po raz drugi w historii konkursu wręczono dodatkowe nagrody. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przyznał wyróżnienia 7 współwłaścicielkom gospodarstw za wyjątkową dbałość i estetykę obejścia. Panie otrzymały dyplomy oraz zestawy nasion i produktów do pielęgnacji kwiatów ufundowane przez firmę Bayer Crop Science. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS, a głównym jego celem jest zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.